Witam Was w kolejnym odcinku z gry This War of Mine. Podobno moja ekipa się pokłóciła. Zaraz zobaczę, kto. O kurde, głodny, smutny, zmęczony. To nic mu nie jest, ja pierdzielę. Był ranny, opatrzył się, ale poszedł na wyprawy, nic mu jest. Ja... Ocie, panie. To jest dopiero... cmykałka do elektroniki. Nie wiem, co ma wspólnego z bandażem, ale ma, najwidoczniej. Nawet w bandażu jest elektronika. Dobra, nie ty. Apologies. Skręt. Nie. Nie chcę tego zużywać jakoś. Koniec dnia. Dobra, niech będzie koniec dnia. Szukaj zapasów. Tutaj. Nie, Roman, dobra. Starówka. Piotr. Ciśniesz. Gdyby tak. Kamizelka kuloodporna. Hełm. Ja chodź, przygodę się wpieprzę po tego snajpera. To przebiję i kuźwa mi przebije i hełm, i kamizelkę. A, tutaj jeszcze. No tak, dobra. Pierdzielę, tamtego nie biorę. Pytanie, dlaczego? Odpowiedź, bo chcę przeżyć. A to jest dobry argument. Dlaczego nie znam? Dobra. Jeszcze 8 drewna zostało. Ale po to nawet, no nawet po to przyjdę. Tylko po to, żeby powkurwiać snajpera, że o, przeciwnik jest, wychyl się, no wychyl, nie wychylę się. Chociaż żebyś kuźwa tydzień czekał, nie wychylę się. No chyba, że ci skończy ammo. Chociaż nie, bo jak będziesz nie tak daleko, no to może snajperko dorzucisz. A to by było niezłe, snajper napieprza, w końcu kończy mu się amunicja, bierze snajperkę, jeb, i wbijam komuś w głowę, no to by było niezłe. To by był snajper do ostatniej kuli i broni. Dobra, Roman. W sumie, czego on ma pichcić? Tak się przejąłem ze sobami, że o tym zapomniałem. Dobra, niech każdy się napije i tyle. O! Czyżbym zauważył żarcie? Bo kurde, panie no. Dobra. Jest was dwójka. Współpraca. Panowie, współpraca. No i pani. No, kurde, to ja rozumiem. Timingowo, jak najbardziej okej. Za 2 dni będziemy mieli znowu żarcie. Dobra, tylko jeden smutny. O!
No, coś tak myślałem, że może ktoś jednak przyjdzie i jednak przyszedł. Dobra. Bruno. Ty tam będziesz z nim gadał, ale najpierw się najedz. No, idź. Walcz z nim. Czekaj chwilę. Chciałem nakarmić swoją ekipę. Dobra. No, jeszcze sporo rzeczy mam na sprzedaż. Na początku chciałem to zostawić takich 5, ale sobie pomyślałem, że to jest lepsze, a mam tego sporo. To jest gorsze, a jest. A jest nawet drogie. To jest ciekawe, ile bym zarobił, gdybym to sprzedawał. No na pewno sporo. A dobra, żebyśmy mieli żarcie, tak na zapas. Właśnie. Nie to? Dobra, zgoda. Będę to jeszcze pół godziny robił. Dobra. Kto nie zjadł? Serio? Dobra, zjedz sobie. Tak jak wtedy, nie dokończył, ktoś dokończył za niego i się tamten najadł.
trochę jak w CS-ie. Obierz kogoś do 90, ktoś go dobije i on kill. Tutaj jest tak samo z jedzeniem. Skubany jak go wyprzedził. Moje. Nie ma siadania. Koniec dnia. Koniec dnia. A dobra, idźmy tam. Wiesz, jak tam dotrzeć, nie narzekam. Dobra, snajper jest. Ha! Zebrałem. Gdzie ty wracasz? Ale... Tam nie było bliżej? Nieważne. Może nie chciał przebiegać. No w sumie z drugiej strony wolałbym nadłożyć trochę drogę niż... przebiegać między kulami snajperskimi. Do tego w jednym kawałku, dobrze dodałeś. Czasem się dziwię, że tak się ładuje. Ale mieszka z tym. O kurde, już się znalazło. Dobra. Bieraj to. Chociaż z drugiej strony konserwa lepsza jest trochę, ale dobra. No może doważyć lepsza jest, ale... Właśnie, to sobie stworzymy. A trochę więcej nawet. Nie no, jeszcze więcej będziemy potrzebowali. Zapomniałem o tym. Ale woda też jest ważna. Dobra, niech będzie najpierw to, bo to się będzie długo robić. Dobra, ten niech się ustawi tutaj, już niedaleko. Ile tego jest? Dwa, okej. To oboje niech od razu już odpalą. Handlarz? Mnie. Mnie handlarz. No w sumie rację. Handlarz tak szybko. Bym się trochę zdziwił.
Dobra, niedługo będzie alkohol gotowy, będzie można wziąć kolejny. Dobra, co masz dla mnie? Nowi? Panie, 48 dni już tu mieszkamy. Witaj, nie pochodzę stąd, prawda? Przychodzę, żeby powiedzieć im, że w pobliżu znajduje się opuszczony dom właścicieli. Uciekli z miasta dawno temu, gdy było to jeszcze możliwe. Jeśli pomożesz mi dostać im do środka, to może znajdziemy tam coś wartościowego. Co na to? Tak, to możesz wcisnąć. Nic? Ani się nie cieszą, ani nie narzekają. A właśnie, alkohol. No, przynajmniej zamknęła drzwi. I to ja rozumiem. Przepraszam bardzo, czy ja nie przesadzam z tym alkoholem, bo już mam tylko 15. Już kilkanaście, a już ponad połowę sprzedałem. Dobra, zrobił, o, no zrobił. Jeszcze tylko nockę i kończymy odcinek. Zachować ostrożność. Innym słowem, weź łom. Szkoda, że wszystkie łodzie odpłynęły albo zatonęły. O kurde! Zbieraj, zbieraj. Co mi nawet jakbym chciał odpłynąć, to bym nie miał diamentów. Dobra, ogarnę najpierw w górę. Ty! O, biele. Ale części elektryczne nam się cholernie przydadzą, dokładnie 6. Już będziemy mieli dosłownie wszystko. O, łom się przydał. Narobię hałasu i przynajmniej będę wiedzieć, czy ktoś tu jest. Jak widać, nikogo nie ma. Tutaj też nie. Albo ciekawe się zobaczyć, co on tam ma. Czy to jest koleś? Panie, ja mam tyle rzeczy. Zresztą mi się nie przyda. Zajebię mu diamenty tylko po to, żeby mu oddać, żeby odpłynąć. To by było niezłe. Jak nie wiesz? Wiesz jak tam dotrzeć. Nie dziaduj. Usnął. Trzeba go obudzić. I tyle. No się ma, się ma.
Dobra. Zabiorę twoją rodzinę w bezpieczne miejsce, żeby zaufać. Czekaj, panie. Nie gryzie. Wolę się upewnić. Ma. Handlarz wspominał mi o tobie, niedługo tu wrócę, przemyśl moją propozycję. Ciekawe, co było, gdybym go zabił. To mnie bardzo ciekawi. Czekajcie. Sprawdziłem to? Bo coś mi się wydaje, że nie do końca. Jednak do końca. Zabiłbym go, zabrałbym mu łódź. Handlarz o mnie wspominał. Tak handlowałem, że on mnie wspomniał, kurde. No, kolejny odcinek będzie na łodzi. Zobaczcie, co ja przyniosłem ciekawego. Jedną część elektryczna, kurde, jedna. Nie by było zajebiście. Nie, 8 mam, ty! Idealnie, dobra. A więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie. Nara.